mamy możliwość spotkania się z Panem i trzeba powiedzieć głośno. Europa staje dzisiaj, tak jak Pan powiedział, wobec wielu wyzwań, wobec wielu także trudnych wyzwań. Jak Pan powiedział, nie żyjemy w nudnych czasach, nie mamy tego przywileju, ale wspomniał Pan także o solidarności. Solidarności tej polskiej, która wywalczyła wolność w Polsce, ale rozumiem ją także w kontekście solidarności europejskiej. Dziś wiele mówi się o planie odbudowy gospodarki w Europie, o planie reindustrializacji, który ma prowadzić do tworzenia nowych miejsc pracy. Ten plan, plan pana przewodniczącego Junckera, który tutaj wybija się na czoło i był przedmiotem ostatniej Rady Europejskiej, staje dzisiaj wobec wielkiego wyzwania. Tym wyzwaniem jest sytuacja energetyczna w Europie, zwłaszcza w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Szczególnie jaskrawie jawi się to teraz w moim kraju, w Polsce. Proszę Państwa, rząd Platformy Obywatelskiej w Polsce, partii, z której wywodzi się pan przewodniczący Donald Tusk, z której przyszedł tutaj do Rady Europejskiej, ogłosił plan likwidacji kopalń w ostatnich dniach, kopalń węgla kamiennego, który stanowi w Polsce podstawowy surowiec. Nie tylko w Polsce, bo w wielu krajach Unii Europejskiej, zwłaszcza Europy Środkowo-Wschodniej. To bardzo groźne dla naszej gospodarki, to bardzo groźne dla wielu gospodarek europejskich, zwłaszcza w dobie pakietu klimatycznego, który został przyjęty przez państwa Unii, który został zaakceptowany przez Radę Europejską i jeżeli nie będzie interwencji, solidarnej interwencji w ramach państw Unii Europejskiej w tej sprawie, pomocy finansowej, będzie prowadził do utraty nie setek, nie tysięcy, nie setek tysięcy, ale być może nawet ponad miliona miejsc pracy poprzez likwidację przez Radę Europejską i wielu gałęzi przemysłu, zwłaszcza przemysłu energetycznego. Dziś w Polsce strajkują górnicy 11 kopalń, strajkują pod ziemią. W przerażeniu są ich rodziny, bo perspektywa likwidacji kopalń węgla kamiennego w Polsce to utrata tysięcy, dziesiątków tysięcy miejsc pracy, to zniszczenie bytu tysięcy rodzin, to utrata chleba, to utrata godności, jaką dla ludzi stanowi praca, praca, którą stracą w wyniku tych działań. Chciałem dzisiaj apelować, ale zarazem zadać pytanie, apelować o to, aby plan Junckera w dobie przyjętego pakietu klimatycznego uwzględnił potrzeby zmian w gospodarce energetycznej, uwzględnił także potrzeby koniecznych zmian w przemyśle wydobywczym, uwzględnił je w aspekcie finansowym, aby były pieniądze przewidziane na unowocześnienie europejskiej energetyki, zwłaszcza w tych państwach, które w wyniku pozostawania przez dziesiątki lat pod rządami komunistycznymi są dzisiaj jeszcze cały czas do tyłu, jeżeli chodzi o rozwój gospodarczy w stosunku do silnych, wielkich państw starej Unii Europejskiej. To ogromne wyzwanie, jakie dzisiaj stoi przed całą Unią, wyzwanie, które musi zostać zrealizowane. Apeluję o to i pytam, czy plan Junckera te potrzeby uwzględni, czy też będziemy w Polsce i w krajach Europy Środkowo-Wschodniej widzieli takie obrazki jak dziś w Polsce. Płaczących ludzi, zdesperowanych górników, zdesperowanych ludzi z branży energetycznej, którym grozi realnie utrata miejsc pracy. Plan Junckera powinien te miejsca pracy budować, a nie dopuszczać do ich likwidacji. Dziękuję bardzo. Das Wort hat jetzt für die liberale Fraktion Herr Vorsitzender Verhofstadt. Thank you very much, President. First of all, Mr. Tusk, welcome.